mamy pana Piotra Szymona Warszawskiego. Jesteśmy na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry panie Bartku, dziękuję za zaproszenie, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jeden z aktorów filmu Sukienka Tadeusza Łysiaka, za tatka i wasz film, trzymaliśmy kciuki, ja ogromnie, bo bardzo mnie ten film poruszył i właściwie każda z kreacji i Ani Dzieduszyckiej i pana i Doroty Pomykały. No i tak się martwiliśmy, że jak będzie Tadek odbierał, to zobaczymy to tylko w skrócie, no nie. Niestety Tadek Oscara nie dostał. Ale czy miał pan z nim kontakt już po tej ceremonii? Nie, po ceremonii nie miałem kontaktu z Tadeuszem. To domyślam się, że przepadł. Przecież przeżywa teraz, podejrzewam, że największe swoje marzenie w życiu. Ja wczoraj, kiedy po południu obejrzałem wszystkie filmy nominowane w tej kategorii, no to już nie miałem wątpliwości, że Riz Ahmed zdobędzie tę statuetkę. To jednak brawurowa historia w 11 minut opowiedziana w taki sposób, że no nie było wątpliwości, coś mocnego. Sukienka była filmem wyróżniającym się i cieszę się, że mogliśmy pomóc tatkowi, że tak powiem, dostać się do członków, do szacownego grona członków Akademii. A proszę powiedzieć, czy państwo się dowiedzieliście o tym, o wyniku w tej kategorii, oglądając transmisję oscarową, czy wiedzieliście wcześniej? Ja się dowiedziałem rano z Onetu. Wszedłem na Onet, obudziłem się przed chwilą, klik, 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 sprawdziłem i dowiedziałem się rano. Miałem takie przypuszczenia, ale ja całą galę przespałem. Oczywiście show skradł, jak wspomnieliście państwo, Will Smith. I co to tam się wydarzyło? Co to tam poszło nie tak? Cóż za wydarzenie. Przede wszystkim ja uważam, że dla twórców Sukienki, dla państwa, wszystko poszło tak, jak miało pójść, dlatego że po pierwsze nominacja to jest jednak gigantyczny sukces i to warto podkreślić, że bardzo, bardzo niewielu filmowców dostępuje zaszczytu bycia nominowanymi do Oscarów, a po drugie wszystko przed państwem. Teraz trzeba nakręcić film pełnometrażowy i dostać do niego nominację, już pojechać na galę, bo ja nie wiem, co w przyszłym roku będzie, czy będą dalej wręczać te kategorie, ich zdaniem mniej ważne, poza Oscarami. Może my w Onecie będziemy wręczać, skoro pan się dowiedział z Onetu, to może właśnie trzeba przenieść galę oscarową. Trzeba było napisać, że dostaliście tego Oscara. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, dlatego że jednak Tadek Łysiak ma 20 parę lat raptem, dopiero co skończył szkołę. I rzeczywiście był moim gościem w rezerwacji. Zresztą w rezerwacji poznał Agnieszkę Holland, która prorokowała, że jego droga długa i usłana różami. I mówił, że jego największym marzeniem od dziecka było właśnie stanąć w Dolby Theater podziękować, pomachać ze sceny. I właściwie niemal się to udało. A w każdym bądź razie ma już to przećwiczone. A ja chciałem pana... Proszę mówić. Odnoszę wrażenie, że Tadek przez cały miesiąc, tak jak byliśmy w kontakcie, to przeżywał tam swoje marzenie i pełna zgoda, że dla filmowca w tak młodym wieku to już jest ogromne wyróżnienie. Trzymam za tatka mocno kciuki za jego kolejne dzieła filmowe. No i nie mogę się doczekać spotkania z nim na żywo, kiedy wróci już do Polski. Ja chciałem tylko na koniec pana zapytać, bo nie miałem okazji z panem wcześniej rozmawiać, a jestem bardzo ciekawy, jak aktor decyduje, że chce w filmie krótkometrażowym zagrać. No bo to jednak jest mała produkcja, krótka produkcja u bardzo młodego człowieka. Co takiego się widzi w tym scenariuszu czy w tym twórcy, żeby się zdecydować wziąć udział w czymś tak małym? W tym przypadku moje główne wątpliwości polegały na bardzo delikatnym temacie i odbyliśmy rozmowę z Tadeuszem na kilka dni przed zdjęciami. Tadeusz wtedy
opowiadał mi w piękny sposób, że on nie chce robić filmu o osobie niskorosłej. No, on chce przez sytuację osoby niskorosłej opowiedzieć historię uniwersalną o kobiecie, która nie akceptuje tego, jak wygląda, tego jaka jest i rzeczy, których nie jest w stanie w sobie zmienić. I to urzekło mnie w tym, co mówił Tadeusz, i cieszę się, przynajmniej dla mnie, jak oglądam ten film, że wiele z tych uniwersalnych wartości udało się Tadeuszowi w tym filmie przekazać. Więc tym bardziej trzymam kciuki za jego kolejne dzieła. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się nisko i absolutnie gratulacje, Szymon, za wielkie osiągnięcie. Piotr Warszawski, trzeba powiedzieć, że nie byłoby tego filmu, gdyby nie wspaniali aktorzy, którzy ponieśli tę historię.